Szkoła podstawowa w Szczytnikach Duchownych wystawiła wieczornicę, czyli spektakl o charakterze patriotycznym z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości w Polsce. Spotkanie o tyle wyjątkowe, gdyż ostatnio 2 lata z rzędu z powodu pandemii nie mogło się odbywać w takiej formie. Od kilku lat organizujemy to wspólnie, oprócz szkoły, która zawsze była naszym partnerem, również z Kołem Gospodyń Wiejskiej, sołectwem, ze Stowarzyszeniem Integracja, bo zawsze twierdzimy, że im nas jest więcej, tym lepiej. Święto Niepodległości dopiero obchodzone, znaczy po raz pierwszy zostało obchodzone 85 lat temu. Faktycznie po wojnie zaprzestano i dopiero podczas obrad Okrągłego Stołu znowu to święto przywrócono. I my chcemy poprzez wspólne śpiewanie wpoić młodym ludziom miłość do naszej ojczyzny. Poprzez zabawę, poprzez śpiewy, poprzez spotkanie integracyjne, tak żebyśmy się wszyscy razem dobrze czuli, ale żebyśmy również świętowali. I o to wszystko chodzi. Zawsze są z nami harcerze, którzy też śpiewają, chór szkolny, także no, cieszymy się, że to już to nasze wspólne śpiewanie, które myśmy jako Stowarzyszenie Siedlisko zainicjowali, wpisało się w kalendarz imprez. I myślę, że będzie tak dalej. W 2020 roku nie mieliśmy w ogóle spotkania. Rok temu mieliśmy w parku naszym zabytkowym, dlatego że nie chcieliśmy gromadzić ludzi tutaj w szkole ze względów bezpieczeństwa. W tym roku szczęśliwie wracamy do szkoły, ale chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie zbliża się 11 listopada, czyli faktycznie nasze Święto Niepodległości. Zachęcam wszystkich, żeby pytać o historię w naszych rodzinach, dlatego że bardzo często zdarza się, że faktycznie mamy bardzo ciekawe historie związane z odzyskaniem niepodległości w naszych rodzinach i potem się okazuje, że jak dowiadujemy się o tym po pewnym czasie, to już nie ma szans, żeby kogokolwiek spytać. To są pieśni powstańcze, które ułożyłam od początku powstania listopadowego, czyli 1830, poprzez styczniowy 1863, potem okres międzywojenny, powstanie warszawskie. Będzie także szkolne koło teatralne, które pokaże nam takie widowisko słowno-muzyczne, które odnosi się do upadku i odzyskania niepodległości. Będą także harcerze z dwoma pieśniami harcerskimi związanymi także z naszą niepodległością, z uzyskaniem tej niepodległości. Ja w ogóle uważam, że historia nasza jest zawarta także w pieśniach. Szczególnie to widać po pieśniach powstańczych, czyli tych z okresu powstania listopadowego czy styczniowego. Najlepszym przykładem tego jest Bywaj Dziewczę Zdrowie. Jest taka pieśń, którą skomponował Suchodolski na cześć kobiet, które brały udział w tym powstaniu właśnie listopadowym. Takim najlepszym przykładem tego jest Emilia Plater, która stworzyła oddział i walczyła z bronią w ręku. Są tutaj całe rodziny, dziadkowie, dzieci, wnuki. Wszyscy przychodzą, żeby pośpiewać, żeby powspominać te tamte czasy, żeby dowiedzieć się czegoś. A my w szkole no, jesteśmy od tego, żeby kultywować tą tradycję, żeby nawiązywać do tego i żeby młode pokolenie uczyć. I to nie tylko odbywa się poprzez to, że dzieci przychodzą z rodzinami i śpiewają, ale także biorą udział w części artystycznej, którą przygotowywały dużo, dużo wcześniej. W spektaklu uczestniczyły głównie dzieci z klas piątych, ale nie tylko, w sumie 14 osób.